witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj walczymy znowu z gnojowicą pod kukurydzę. Już końcowy etap. Myślę, że 2-3 dni i będzie już po temacie. Wszystko wywiezione. Lecimy sobie na pole teraz z pełną beczką. Teraz już nie będzie mieszania takiego wcześniejszego. Już skończę wozić, rozrzucę nawozy i w pierwszej kolejności te działki z gnojowicą, co teraz wożę, będą właśnie już wymieszane, przykryte, uprawione już pod siew. Siew pewnie w przyszłym tygodniu. Dzisiaj mamy poniedziałek, 17 kwietnia. Może za tydzień już pierwsze siewy kukurydzy, ale to czas pokaże. Dajemy w lewo. Standardowa dawka, dwie beczki na hektar, 3,2 km na godzinę. Bezorkowo, tutaj widzicie, jest działka. Teraz raz tylko broną talerzową zrobimy. No i już będzie pole gotowe pod siew. Ten wał w bronie talerzowej tandem całownikowy fajnie, myślę, że zagęści. A nie tak jak ta Unia Kombi. Może to trochę lepiej wpłynie na glebę. Nie będzie tak wilgoć odparowywać. Ale to tylko teoria. Myślę, że jeszcze tak właśnie ze 3 dni i wszystko już ubierzemy. Później najwyżej jeszcze się poleje, bo mam taką jedną działkę, gdzie jest mokro na razie. I tam się będzie później siać pewnie kukurydzę. Tam połączę ze silosami, tam jest bagno na razie. To tam się jeszcze właśnie resztę poleje, co się uzbiera. A na razie działamy tutaj. Sporo chwastów jest w tej bezorce. Teraz przyszło ciepło. No ale to talerzówka zniszczy. Te same będą dawki herbicydów. Więc tutaj z tym nie będzie problemu. Zaraz pójdzie talerzówka i to wszystko zniszczy. Ta beczka bardziej mi się spodobała, wam powiem. Chociaż nie byłem do niej już tak przekonany, ale jednak ten sposób rozlewania to jest coś pięknego. No i ten obieg w beczce, że to się miesza cały czas. Ta gnojowica jest jednolita. No fajnie, jednak i tych przejazdów mniej. I możemy sobie, jak nam z 2 metry brakuje, jak już kończymy działkę, albo jak sklina i się zwęża, no to zwiększamy obroty. Na przykład o ile je nam już metr szerzej, możemy jeszcze więcej. No i też automatycznie działa to też w drugą stronę. Zmniejszamy obroty, będzie nam lać równo z kołami praktycznie, więc no i też mniej przejazdów, to też wpływa na pewno na ugniatanie gleby. Myślę, że nawet niecałe dwie beczki wyjdzie na hektar, no bo jednak leje właśnie nam szeroko i tych hektarów tak ubywa, wam powiem, wychodzi może nawet 1,7 beczki. No i szybko tutaj wywozimy, teraz na tym się skupiam.
i rozrzucamy prawdopodobnie sulfamo i część pól zrobię właśnie broną talerzową. Później zapniemy siewnika, unią kombi się, resztę zrobię właśnie waltrą. Taki jest plan, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Nieraz może do czegoś być ciągnik potrzebny, albo jakiś wypadek losowy i już plany się zmienią. No zaraz się już będzie kończyć. Może jeszcze jutro się połączę, coś z jutra nagram. Planuję ogólnie dronem coś tutaj nagrać, ale już na razie nie mogę się do tego zebrać. Fajna, duża działka, długa. Fajne ujęcia tu by wyszły. No zobaczę może później, tak dzisiaj tej działki tutaj nie skończę. To mi się podoba w tej bezowce, że nie ma żółtego piachu na wierzchu. Tu jak się orało, to już od tego momentu był sam żółty piach praktycznie. A teraz z tej ziemi nie odwracamy. Już w ogóle te pole wygląda inaczej, ta struktura też. Zobaczymy jak będzie rosła kukurydza. Pierwszy rok bez orki. No jeszcze nie na całości, ale jeśli się udało, już się kończy. Ale jeszcze kawałek podjedziemy. Jeśli się uda, to całkowicie myślę, że ten pług się odstawi. Dzień drugi, godzina 14. Kończymy tą działkę następną. Ostatni przejazd, jak widzicie. Akurat tak nam starczy, że beczka skończy się wraz z końcem pola. No i jednak jest trochę tego towaru. Myślałem, że dzisiaj skończę, a to pewnie jeszcze jutro się większość dnia zejdzie. Także na razie nawozy i uprawa muszą poczekać. My walczymy cały czas z gnojowicą. Tutaj właśnie na tej działce planuję słonecznik. No i tutaj idzie konkretna dawka, ponad dwie beczki na hektar i myślę, że już tutaj azotu więcej nic się nie da po prostu, a w podsiewacz trochę się może NPS-a dorzuci, ale jeśli chodzi o azot, może wiecie co, ja sobie przerzucę na pełzające, jednak patrzę, że trochę zostanie w beczce. Szkoda, że drogi obok nie ma, no bo wiadomo, drogi trzeba na dwa razy. Śmieję się oczywiście. Czy tego azotu z gnojowicy, trochę też w tym NPS-ie jest azotu. No pod słonecznik wręcz właśnie nie wypada dawać azotu, może późno dojrzewać. Trochę zwiększyłem właśnie teraz obroty, żeby do końca dolać bez omijaków. Tutaj z drogi u nas ziemię składują. Pole było 3,40 bodajże, teraz jest 2 hektary gdzieś tutaj. I to tutaj była właśnie lepsza ziemia, bliżej tej strony. No ale co zrobić. I trochę chyba zostanie w tej wersji. Będę zaczynał chyba drugiej działki, przylecę do domu. Można było w początku trochę wolniej. Wydawało mi się, że akurat tak będzie, a jednak troszkę zostało.